Patrzcie, myję swoje Lamborghini. Ładne, co? Ja swojego Lambo jeszcze nie mam, ale znam kogoś, kto ma. Przed wami Klaudia Konarska, cześć. Cześć. Klaudia i jej Lamborghini Aventador SV. Mam dla ciebie specjalną tutaj wyprawę, zrobimy coś fajnego, szalonego. Pojeździmy. Pojeździmy, poupalamy trochę, nie? No to jedziemy. Jest klima? Jest, już wszystko włączam. Ale tu się dzieje. W szoku. Albo grubo, albo wcale, wiesz jak mówią? Czyli to się opuszcza tak, tak? To się podnosi teraz? Teraz jest podniesione, dokładnie. Podniesione. No co ty nie wiesz? Dobrze. Trochę ci pokażę Gdynię, dobra? Słuchaj, ja mogę cały dzień z tobą jeździć. Jeśli ty jakieś pieniędzy za tego Ubera chcesz, to zapłacę ci, naprawdę. Słuchaj, jeżdżę, ty się nie wypłacisz, co ja mam ci powiedzieć? Byś jakoś musiał się jakoś się inaczej ze mną rozliczyć. Dogadałem się, Klaudia. Na pewno mnie pieniądze nie interesują. Wszystko jest do zrobienia. Myślę, że się dogadamy. Obie strony będą zadowolone. To była dzida. Lamborghini Aventador to jest najskrytsze, tak naprawdę najskrytsze spełnienie wszystkich marzeń każdego mężczyzny. Jako dzieciak marzyłeś o tym samochodzie, jako nastolatek marzyłeś o tym samochodzie i jako dorosły też na pewno marzysz o tym samochodzie, bo to nie jest samochód, który każdy może kupić. A my mamy tutaj do czynienia z bizneswoman, z kobietą, która może jeździć takim samochodem. No i to, co teraz robi, to jest orgazm dla uszu, tak zwany irgazm. Zmienimy sobie tryb. Dobra. Mogę? Jesteś gotowa? No tak. Sport? Dobrze. Nie, od razu Corsa ci dam. Dobra. Corsa to jest najbardziej agresywny tryb. To jest mocne. I za każdym razem taką samą reakcję mam. No. To jest magia Lamborghini. A teraz jedziemy do Gdyni, bo kocham Gdynię, tak? To jest moje miasto, tutaj już prowadzę swoje działalności. Mamy prostą drogę, dawaj. Tak. Redukcja. Na trójkę dawaj. No i to jest piękne. Powyżej 5-6 jest. Czemu akurat Aventador SV? A czemu nie? A jak myślisz? Nie, jest zajebista, ale czemu jakieś inne zajebiste auto nie wpadło ci, wiesz, w ręce? Wiesz co, no ten akurat mi się bardzo podoba, dobrze mi się nim jeździ. Wiadomo, no to nie jest samochód na co dzień, ale staram się nim jeździć często. I co? Lubię po prostu, lubię takie... Adrenalinę zauważyłem. Lubię adrenalinę. Taka dziewczyna z jajem. Ale duże lusterko. No zobacz, można usta umalować. Dla mnie szczególnie ważne. Jedziemy teraz do Gdyni, gdzie prowadzisz swoje działalności. Ja cię kojarzę z Supercars Mirror, tym się zajmujesz. Dokładnie, mamy kanał na YouTubie Supercars Mirror Racing. Supercars Mirror to jest twoje główne zajęcie, bo wiesz, ludzie będą pytali, czemu ona jeździ Lamborghini Aventadorem, o co chodzi? Tym się zajmujesz na co dzień. Tak, to jest moja marka odzieżowa, ściśle związana z motoryzacją. Rozszerzamy swój asortyment o nowe modele koszulek, o nowe modele plus, więc to wszystko jest jakby cały czas się rozwijamy, cały czas jakby chcemy nowe modele wypuszczać po to, żeby pasjonaci niektórych marek mieli coś zawsze dla siebie, nie? No i co? Założyliśmy teraz taki fajny pomysł, powstał. Supercars Mirror Racing. Jeszcze jesteśmy przed nagrywaniem finału. Finał będzie już 10 września, więc zobaczycie sami, kto będzie pierwszym zwycięzcą naszej edycji, gdzie główną nagrodą jest kurs wyścigowy Aston Martin MGT4, więc jest to na torze w Hiszpanii, więc jest to nagroda bardzo cenna, bardzo jakby taka wartościowa. Super. Tak? I też ten uczestnik, który wygra tą pierwszą edycję, będzie miał szansę jakby zostać kierowcą wyścigowym. Będzie miał licencję. Czemu mnie nie ma wśród uczestników? Właśnie! Czemu ciebie nie ma? Chyba tu go podniesiemy, co? Tak? No. No to da. Tak myślisz?
Beczka, co? Przód zawieszenia elektrycznie regulować można do góry i do dołu. Mniej więcej 4 cm. Ty jako kobieta, tak, lubisz zakupy? Bardzo. A gdzie pomieścisz wszystkie zakupy? Sama jeździsz bez chłopa? Czy nie, żeby spokojnie, tutaj z przodu jest mały, wystarczający bagażnik. Jest bardzo mały. Wcześniej jeździłam Turbo SM 911, więc... No to tam też nie jest duży. Też z przodu jest bagażnik, też mały, więc ten bagażnik jest praktycznie taki sam jak tam, więc... To się nazywa, słuchajcie, ekonomiczne zakupy. Pierwszy raz będę jadł w Aventadorze McDonalda. Poprawka. Na Aventadorze. Patrzcie, jaki stół mamy. Masz luksus. Szwedzki stół. Stefan, tu jest jakby luksusowo. Jak się siedzi w środku? Nisko, co? No. Ale podoba się, generalnie ujdzie. Ujdzie? Teraz ty wskakuj, chodź, pomogę ci wyjść. Pięknie. Jak będziesz rzucał to na Insta, buczo. Oznacz. Dobra. Chętnie zrepostuję. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Piona. Silnik kręci się do 8,5 tysiąca obrotów. Strzela z wydechu pięknie. Odcinę też ma niezłą. Słuchajcie! Jedziemy teraz w jakieś fajniejsze miejsce z widokiem, może z widokiem na morze. I opowiem wam więcej o tym samochodzie, bo jest o czym opowiadać. W dzisiejszym filmie naprawdę będzie o czym opowiadać. V12, 750 koni. To co wszyscy lubią najbardziej. Niech on sobie odpocznie trochę i chcę wam troszeczkę opowiedzieć o tym samochodzie z Klaudią razem. Mam nadzieję, że mi pomożesz. Oczywiście. Słuchaj, masz samochód, który jest nazywany Super Veloce. A to oznacza po włosku super szybki. 750 koni. Tak. Napęd na 4 koła. Tak. Czyli flagowy produkt od Lamborghini. Aventador SV to jest praktycznie najlepsza możliwa konfiguracja tuż przed SVJ-em. Bo SVJ to już jest auto typowo torowe, a Lamborghini SV to jest jeszcze, to jest wydłubany, karbonowy, z dodatkami wszystkimi karbonowymi. Full carbon w połączeniu z Alcantarą, prawie jak w projekcie Bifritura. Bardzo dużo karbonu, w środku mamy również praktycznie cały karbon. Boczki, tak jak widzicie tutaj, tak samo karbonowe. No i Alcantara pomieszane, bo tutaj macie kierownicę Alcantara, deska rozdzielcza cała Alcantara. Tak naprawdę w dwóch słowach można opisać ten samochód: Alcantara i karbon. No i trzecie jeszcze, mega szybki. Siedzisz praktycznie cały wciśnięty w ten fotel. One są bardzo lekkie. Całość względem zwykłego Aventadora jest o ponad 50 kg chudsza, szczuplejsza. Tej wersji jest wyprodukowanych tylko 600 egzemplarzy, ponieważ to jest Lamborghini Aventador SV, ale nie Roadster, bo Roadsterów jest 500, a tych z dachem jest 600 egzemplarzy. To jest jeden z 600 wyprodukowanych na świecie egzemplarzy. A przy okazji pokażę wam, jakie zamieszanie robi tutaj w Gdyni przy skwerze. Widzicie, jak nisko siedzi zawieszenie? Bardzo. Tutaj mamy też taką listwę, która jest niewidzialna z pierwszej chwili. To taka ciekawostka też, bo ten element kosztuje 24 tysiące złotych. Przytłaczająca cena. Jest bardzo niski, oczywiście elektryczne zawieszenie regulowane, które podczas jazdy regulujemy. Dzięki temu da się jakoś jeździć po tych drogach publicznych. Kurde, jaki ładny. O, niedokręcony akurat. Teraz jest dokręcony. Wlew paliwa. Poważnie? Na 95 można jeździć? Kto katuje tak Aventadora? Nie. Klaudia, na jakim paliwie jeździsz? Na setce? Tak. Shell setka jest ok. Czarne zaciski, bardzo duże tarcze, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Wygląda jak Batmobil, cały czarny, tak. Naprawdę. Gdyby... musiałam trochę się jakby ubrać do samochodu. No, super, bardzo fajnie. Wyjątkowa okazja, przyjechałeś, to... Super, bardzo fajna sprawa. Jak jesteśmy już z tyłu, to zwróćcie uwagę też na ten dyfuzor. On nie jest karbonowy, czy jest karbonowy, Klaudia? Chyba nie jest karbonowy, nie. To jest jakiś specyficzny materiał, ale on bardzo ładnie wygląda, bardzo agresywnie wygląda z tej perspektywy. Zobaczcie. Ale reszta elementów jest karbonowa. Tutaj mamy karbon i spoiler jest cały karbonowy, łącznie z tymi elementami. Dodatkowo, tak,
Te nerki, mówisz, tak, też są karbonowe. No wygląda to przepięknie. I bardzo niski jest. Klaudia, stań przy samochodzie, to pokażemy. Klaudia ma 1,70 m wzrostu. No i do połowy samochód. Więc widzicie, wrażenie robi. To nie, to się nie liczy. Jeszcze raz? A dziewczyna jest najpiękniejsza. Dlatego nagrywam dziewczynę właśnie, skoro najpiękniejsza. Wydłubali ten samochód nawet tak, że nie ma elektrycznych foteli, tylko ręcznie się suwa na szynach. I tutaj można jakąś torebkę co najwyżej wrzucić. O, i co ciekawe, tutaj też wszędzie karbon. I Alcantara oczywiście, no bo jak żeby inaczej. Proszę, to dla ciebie. Ja pierdzielę. Ale mam nadzieję, że z Aventadorem. Jest i on. No bo dzisiaj nagrywam. No powiedziałeś, że chcesz swój własny samochód, no to jak mogłabym ci nie dać? Teraz oprócz torby na laptopa mam jeszcze koszulkę. Ostatni krok, samochód. I też co ciekawe, kluczyk do samochodu jest zwykłym kluczykiem do samochodu, nie ma żadnych specyfików. Jak od Audi. Ale ja jest tu samo, jeździłam, to taki sam był kluczyk. Bagażnika nawet nie można z kluczyka otworzyć, straszna sprawa. Straszne. Bieda, nie? Proszę, bieda, oddaję. W ogóle biocha. Warto też podkreślić, że z marką Lamborghini związana jest pewna fajna ciekawostka. Wszędzie sześciokąty, gdzie można zauważyć w takich szczegółach. Tu mamy sześciokąt. W kształcie sześciokąta jest również przycisk zapłonu. Oprócz tego sześciokątne klamki do drzwi. Jak możecie zauważyć, sześciokątne lusterka. I chociażby takie detale, jak tutaj widzicie, światła. To jest bardzo dyskretnie przedstawione w tych samochodach. Bardzo ciekawa rzecz. Z tej perspektywy również widać bardzo fajnie, jak zakrzywiony jest dach. Widzicie? Po bokach wypukły. Ach, piękna sprawa. Potężny silnik, potężny wydech i ten samochód na wolnych obrotach już robi robotę. Wyjeżdżamy teraz. Podwyższymy, żeby wyjechać. Jak operacja beret, nie? A przy okazji, słuchajcie, zobaczcie jakiej jakości jest ta kamera. To jest straszna jakość. W 10-letnim Fordzie masz lepszą kamerę niż tutaj. Przypomnijmy widzom, jaka jest wartość tego samochodu? 2 miliony. No nie podpuszczam cię, ale jak mamy tunel... O kurde! Jak to brzmi? Siema. No, mamy drogę ekspresową. Chyba nie trzeba mówić, co się dzieje teraz. Redukcja i gaz, pięknie. O kurde, dźwięk V12 ze środka brzmi przecudownie. Klaudia, tak. Zazdroszczę. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Klaudia, bardzo ci dziękuję za cały materiał. Dzięki. Mam nadzieję, oby więcej takich. Podobało mi się strasznie z tobą jeździć. Mam nadzieję, że tobie również było miło przed kamerą wystąpić w programie. Super Cars Mirror Racing, high five, subskrybujcie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to głupie, dzięki, ale ważne. Dziękuję. Trzymajcie się, do następnego. Pa, cześć. Pa.